dzięki czemu będziecie jeszcze mogli zobaczyć bastard jakby tej całej twierdzy. Bardzo fajna twierdza, ona mi się naprawdę podoba. W zajebistym miejscu jest położona. Jeżeli ktoś będzie chciał się dostać, to ma tylko jedną drogę dojścia, ten most. Więc tu można się naprawdę dobrze bronić i to mi się naprawdę podoba. Ta twierdza jest zajebista. Jeżeli jeszcze można ją odpicować do końca, no to jest git majonez. Okej, idziemy do tego warnika. Jak widać, tutaj jest ciągle jakaś taka zajebista ruina, ale no jak się dotało odremontować i tutaj pokój kogoś zrobić, no to też fajnie, tak? No dobra, idziemy. Przedstawmy wam osobę, którą warnik tutaj ściągnął, a jest to... Dobra, powiem wam. Bohater Kirkwer, czyli postać, którą graliśmy w poprzedniej części gry, czyli Dragon Age 2. A jako ja tam grałem kobietą, to będzie to kobieta. Ale wezmę niestandardowy wygląd, dlatego że standardowe no to jest, wyszłaby taka. A jednak ja chcę troszeczkę przerobić i tak, wybierzemy najpierw to. I teraz tak, ogólny kształt twarzy. Zobaczę, czy jest tu coś innego, co by mi odpowiadało. Tak, ostatnie to na pewno nie. Dobra, może to zostać. Zabarwienie skóry. Szkoda, że to nie wczytuje właśnie tych zapisów tak kompletnych, że wygląda tak jak w poprzedniej części. Bo niestety muszę to trochę przerobić. Tu moją postać będzie inna niż tam. Tu chyba tak będzie najlepszym rozwiązaniem, chociaż może i nie. No dobra, niech to będzie to, bo to jest chyba najpewniej takie najlepsze rozwiązanie. Kolor oczu. Nie wiem, to pewnie będzie tam dalej trochę zrobione, więc też nie będę decydował. Włosy, tutaj zmienię ten kolor, bo nawet nie widzę tu przy robieniu tej postaci, jak te włosy wyglądają, więc nie wiem, to strasznie ciemno w tych projektach menu robienia postaci. I to jest naprawdę głupie, że tu jest ciemnica. Tego naprawdę chyba nie dopracowali troszeczkę. I tak, takie włosy mi się nie podobają. Też nie. Te też średnio. Fajne są właśnie takie z kucykami czy coś w tym stylu, ale żeby z przodu też nie były jakieś bardzo zaczesane, żeby były jakieś dłuższe troszeczkę. Niestety ciężko takie włosy w tej grze i to jest problem, że tych włosów to jest naprawdę trochę za mało. To nawet wyglądają fajnie już, takie troszeczkę wikingowo. To są te akurat, które ja mam jako bohater, więc raczej kobiecie nie przystoi. No i na tym kończy się jakby wybór. Tak, to są jedne włosy, które mógłbym wybrać. A potem są te troszeczkę wikingowe. O, tak jest tą zawiązką tutaj. One mi się niespecjalnie podobają jak na kobietę. Ja wezmę takie, bo miałem raczej takie tam w postaci głównej. I dobra, tu są białe, ale to też nie chcę. Poszukamy najbardziej takich rudych. O, te wybierzemy. Dobra. Wielkość uszu trochę zmniejszymy. Umiejscowienie nisko. Dobra, coś takiego. Wielkość płata usznego zmniejszymy. Kości policzkowe. Dobra, niech będzie coś tu. Kształt policzków. Ok. Wielkość brwi. No dobra, trochę tak. Ok.
czoło, zostanie, dobra, tutaj wszystko. Teraz tu mamy oczy i dlatego nie wybierałem tu kolorów oczu, bo tutaj miałem nadzieję, że będzie kolor zewnętrznej tęczówki i wewnętrznej. Zewnętrzną dam tutaj taką trochę jaśniejszą niebieską, bo ja chcę zrobić właśnie niebieskie oczy. Więc tu damy tak, a kolor wewnętrznej tęczówki będzie po prostu taki trochę ciemniejszy niebieski. I to może być w porządku. Styl rzęs oczywiście jeszcze pasowałoby zmienić. Styl rzęs, dobra, niech zostaną takie jakie są. Umiejscowienie brwi też ok, styl brwi. Dobra, te będą w porządku. Umiejscowienie, może trochę nie da się w dół, dobra, to nic. Skośność, odległość to nie, umiejscowienie oczu to też ok. Wielkość oczu. Trochę je przymkniemy. I postaram się znaleźć jakieś takie odpowiednie. Okej, mogą być takie oczy. Nos. Wydaje mi się trochę za długi i będę chciał go skrócić. Ten chyba będzie najodpowiedniejszy na początek. Potem właśnie go zmniejszymy. Umiejscowienie. O, właśnie, coś takiego. Umiejscowienie nasady nosa nie będę robił, końcówkę nosa też zmniejszę. O. Moja nosa, tylko nos, że też trochę mniejszy, żeby o, taki nosek był drobny. Jest ok. Myślę, że w tym momencie wygląda to nawet całkiem dobrze. Zostały nam jeszcze usta, które też będę chciał trochę przerobić. Trochę tak się zastanawiam, po co ja tutaj bohaterkę KidCard tworzę. Przecież nie będę nią grał, ale no, fajnie jest, jeżeli możemy dopasować sobie, jak nasza postać mniej więcej wyglądała w poprzedniej części. Okej, wydatność ust. Okej. Linia żuchwy. Wielkość szczęki. Podbródek. W ogóle wielkość podbródka. O, też można by zmniejszyć. Kształt podbródka. Dobra, niech zostanie taki. Podwójny nie, jabłka dama trochę bardziej tak. Dobra. Blizny i tatuaże, żadnych blizny, żadnych tatuaży tu nie będę robił. Co prawda mogła się narobić podczas, nabawić podczas obrony Kirkwell, ale nie. No i pozostaje nam makijaż, czyli tak, cienie pod oczami. Takie ciemne, ale bardziej pod niebieski. Intensywność może nie taka duża, tylko takie delikatne. Kolor pod oczami również też pod niebieski, ale też będzie. I kolor pod brwiami. Tylko że one nie będą jakoś bardzo widoczne, mam taką nadzieję. Dobra. Intensywność. Tak. Kolor rzęs, nie będę tego ruszał. Kolor podkreślenia oczu, no wszystkie kolory tutaj trzeba dać. Ja nie jestem jakimś stylistą kolorowym, więc będzie to dość głupio wyglądać potem. Ale właśnie stąd biorę ten taki mały kolorek tam poprawy, więc myślę, że nie będzie to aż tak oczojebne.
Okej, intensywność rumieńca też zmniejszymy. No i zostaje kolor ust, który będzie tam właśnie taki czerwony szedł. Intensywność barwy też dużo nie będzie. To psuje trochę wygląd mojej postaci, te zabawy z kolorami, ale niestety. Blask ust zmniejszymy. Dobra. Myślę, że. No dobra, zjebałem tą postać. Okej. Bierzemy tak, zmień tą postać i. I teraz zrobimy to w ogóle po hardkorze. Nie zmieniam tutaj za wiele, bo postać wydaje się być fajna. Tylko robię to w taki sposób. Okej. Takie? Nie. Okej, takie. Albo nie, dobra, te są fajne. Nawet. Kurde, uciekły mi. Te są nawet spoko, będzie to jakoś wyglądać. Dobra, wstecz. I oczy. Nadal zostaje to niebieski, tylko właśnie o tak. I zaakceptuj zmiany. Naprodukowałem się wyglądu tej bohaterki kilku lat starej, ale i tak wstawiłem potem standardowy, tylko zmieniłem kolor włosów, wygląd włosów i oczu kolor i tyle. Inquisitor, meet Hawk, the O champion of kurwa, ale Curator. ona wygląda. Though I don't use that title much anymore. Hawk, the Inquisitor. Słabo. I figured you might Ale have nie some będę na friendly nią patrzył advice za dużo, about więc. Corypheus. Okej. You and I can Przeżyję. fight him after all. Jakoś myślę, że przeżyję. Impressive view. Reminds me of my home in Kirkwall. I had a balcony that overlooked the whole city. I loved it at first. To jest wina tego But after a troszeczkę tam while, ciemniejszego all I ekranu could see was what you liked about dostosowywania it. postaci. You're lucky it was just a single city. I've got half of Thedas. You're doing everything you can to protect them. Does it ever get any easier? I'll let you know. I don't envy you, Inquisitor, but I may be able to help you. Varric said that you fought Corypheus before. Fought and killed. The Grey Wardens were holding him, and he somehow used his connection to the Darkspawn to influence them. Corypheus got into their heads, messed with their minds, turned them against each other. If the wardens have disappeared, they could have fallen under his control again. So Corypheus has the Venatori, the Red Templars, and now possibly the wardens as well. Wonderful. I didn't come this far just to give you bad news. I've got a friend in the wardens. He was investigating something unrelated for me. His name is Loghain. The last time we spoke, he was worried about corruption in the warden ranks. Since then, nothing. Corypheus would certainly qualify as corruption in the ranks. Did your friend disappear with them? No. He told me he'd be hiding in an old smuggler's cave near Crestwood. Okej, okay, no to wiemy, że coś tam się stanie, tak? I dobrze. If you didn't know about Corypheus, what were you doing with the wardens? The Templars in Kirkwall were using a strange form of lyrium. It was red. I'd hoped the wardens could tell me more about it. Corypheus had Templars with him at Haven. They looked like they'd been exposed to the lyrium you describe. Hopefully, my friend and the wardens will know more. Okej. I appreciate the help. I'm doing this as much for myself as for you. Corypheus is my responsibility. Czyli nasza I thought I'd bohaterka killed him walczyła z before. Korfeuszem, co This prawda time go I'm zabiła, sure. ale on jakoś ożył i tyle na przykład tutaj Inquisitor. wiemy. Możemy zbadać, co się stało na przykład Andersa. I'd like to know more about Anders. Nie wiem dlaczego, What ale does he jakoś like? Anders tutaj jest cholernie ważny. Można się zapytać It's not i like the minstrel's bohaterki Kirkwell protector. He's not just a i monster. Warga o Or a Andersa. thief.
Więc no, tu jest troszeczkę dziwne. Nie można zapytać się o kogoś innego. Nie wiem, kto tam jeszcze był. O tą elfkę. Nie można się o nią dopytywać, tylko o Andersa. To może mieć jakiś związek z tym, że w przyszłości może być czymś ważnym. I had my friend Aveline take him as far from Orlais as possible. When all the wardens started acting strangely, I had to keep my family safe. Isabella and I never believed in being tied down. When I had to go into hiding, she understood. We'll see each other again. Until then, she'll be having fun. But hopefully not too much. No tak, niech się dobrze bawi, ale oby nie za dobrze, bo beze mnie. Okej, spoko. You said you thought you killed Corypheus. Grey Wardens had him imprisoned. They used my father's blood in a ritual to seal Corypheus inside. But he could still reach out and influence the Warden's thoughts. He sent them after me. And I didn't just think I killed him. When the fight was done, he was dead on the ground. Maybe his tie to the Blight somehow brought him back, or maybe it's all Tevinter magic. But he was dead, I swear it. Dobrze, dobrze, wierzę ci, był martwy. Why did you step down as Viscountess? I told you that the Templars in Kirkwall using Red Lyrium. It made them paranoid. And eventually they turned on me. I left Kirkwall to try to find out more. Never imagined it would lead me to Corypheus. Assume Varric's been feeding you information about the Inquisition. What did he say about me? Only good things, I promise. I was a little surprised, actually. Varric isn't one for religion in general. But he thinks highly of the Inquisition. I think the exact phrase was... has a good shot at fixing Blondie's mess. Bajzel po blondasku. Kim jest blondasek? We'll talk later. I'll meet you at Crestwood. Chyba nie Cassandra. Okej, tutaj zapiszę. Będziecie mogli zobaczyć zapis. I idziemy poszukać tej... tego kowala i sali narad, bo to jest jakby główny wątek fabularny. To będę wam się starał jeszcze pokazać. No i tu będziemy kończyć, bo potem misje poboczne i takie tego typu, to nie będę wam pokazywał, ale postaram się jeszcze w następnych odcinkach wam pokazywać jakieś ważne elementy. Także zaraz idziemy szukać. Okej, tak przed chwilą mówiłem, idziemy szukać tego kowala. Chyba nikt nie myślał, że tutaj jest takie zejście, nawet w War Royale wykorzystałem takie skokowe przejście. Zanim pójdziemy poszukać tego kowala, tu jest jeszcze jeden taki moment dość ciekawy, więc go wam zaprezentuję. To jest taka część fabularna tutaj. You knew where Hawk was all along. You're damned right I did. You conniving little shit. You kidnapped me. You interrogated me. What did you expect? Hey, enough! You're taking his side? I said enough! We needed someone to lead this Inquisition. First, Liliana and I searched for the hero of Ferelden, but he had vanished. Then, we looked for Hawk, but she was gone too. We thought it all connected, but no. It was just you. You who kept her from us. The Inquisition has a leader. Hawk would have been at the Conclave if anyone could have saved Most Holy. Tak, tak. Varric's not responsible for what happened at the Conclave. No, dokładnie. I was protecting my friend. Varric is a liar, Inquisitor. A snake. Mogłem nie przerywać, ale wolałem to przerwać, jak się nie biją. Tu sprawa wygląda następująco, że nawet jakby Hawk była na tym konklawie, mogłaby zginąć. Tak po prostu musiało być i tyle, no. Attacking him now won't help us, Cassandra. Ha, exactly. And you better not be keeping anything else from us. I understand. No, myślę, że to zamyka całą sprawę z tym. I must not think of what could have been. We have so much at stake. Go, Varric. Just go.
Rozumiem jej stronę i rozumiem jego stronę. No, tak wyszło i tak musiało być. No. Atakowanie się nawzajem teraz nic tutaj nie zmieni. If Hawk had been at the temple, she'd be dead too. You people have done enough to her. I believed him. He spun his story for me and I swallowed it. If I just explained what was at stake, if I just made him understand. But I didn't, did I? I didn't explain why we needed Hawk. I'm such a fool. You're too hard on yourself, Cassandra. Not hard enough, I think. You can't believe that. I want you to know, I have no regrets. Maybe if we'd found Hawk or the hero of Ferelden, the Maker wouldn't have needed to send you. But he did. You're not what I'd pictured. But if I've learned anything, it's that I know less than nothing. No. I to zamyka całą sprawę. Gdyby znaleźli tamtych, mogliby nie żyć, mogliby nie spotkać mnie i takie tam trela morela, ale skoro wszyscy jesteśmy, no to powinno to się tak zamknąć ok i nie powinno być żadnych problemów. Tu oczywiście na pewno będą jeszcze jakieś ciekawe rozmowy z tymi wszystkimi ludźmi, ale tak jak mówię, ja tu chcę najpierw znaleźć kowala. Lol, tu się przejść nie da. Fuck, Maken. Będzie to trzeba posprzątać. Może tu się da przejść.